Co się dzieje z Juventusem? Mega afera. Minus 15 punktów w plecy. Taką karę dostał Juventus. Nieprawdopodobna sytuacja. No właśnie. No przecież Juventus mega spada, jeśli chodzi o tabelę dzisiaj zrobimy sobie analizę tego właśnie co się dzieje z Juventusem ale pech Milika tak dopiero co przyszedł do Juventusa tu Juventus dostaje w plecy 15 punktów a to wszystko praktycznie za sprawą wałków machlojek tutaj finansowych no ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku zarejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej mi szkoda tutaj piłkarze, bo oni, oni najbardziej są po praktycznie poszkodowani w całej tej sytuacji, no minus 15 punktów w plecy, będą musieli odrabiać cały czas te straty i mogą się prezentować dobrze, a cały czas po prostu dostali tutaj tak, no wiadomo, że nie wiadomo mieć tytułu mistrzowskiego, wtedy po prostu na poli na pewno będzie mieć numer jeden, jeśli chodzi o serię A. Natomiast, no rzeczywiście sytuacja jest nieciekawa, zresztą zobaczmy sobie, czy już jest aktualna sytuacja, tak, jeśli chodzi o te punkty, Okay. Tak, już chyba po prostu jest tak, że dostali te minus 15 punktów. Widzimy pierwsze miejsce Napoli, drugie miejsce Milan, natomiast miejsce dziesiąte Juventus. No tam były sytuacje dotyczące tego, że mieli tak naprawdę robić wałki, tak, dotyczące zarobków właśnie w czasie COVID-u i tak dalej. Zresztą zobaczmy sobie tutaj, jakie są wiadomości, jakie pojawiają się. Tu mamy tak, Juventus ukarane odjęcie 15 punktów, gigantyczna afara we Włoszech. Ronaldo może pogłębiać rążyć Juventus, śledczy znaleźli dokument, który miał nie istnieć. Juventus skazany na zamalewacacje finansowe spada w tabeli ser... No, z tabeli nie, ale seria nie, ale w tabeli. Włoskie media Szczęsny poprosił o odejście z Juventusu. No to też jest ciekawa sprawa. Znaczy ja nie wiem, czy rzeczywiście Szczęsny poprosi o odejście z Juventusu, czy też nie, bo jeżeli to media tylko nakręcają, tak, w związku z tym, że Juventus ma teraz po prostu problemy i od razu media to nakręcają, no to jest to słabe. Natomiast jeżeli rzeczywiście Szczęsny podjął taką decyzję, no to jest inna sprawa. No mógł podjąć taką decyzję, czy nosić się z taką decyzją od dłuższego czasu, jakby to e, był taki moment przełomowy. Natomiast jeżeli media wykorzystują to tak, że jest niedobrze, nie, nie, nie tak, jeśli chodzi o Juventus i teraz po prostu podburzają, ten chciał odejść i tamten chciał odejść. No, też pamiętajmy, zawodnicy są związani kontraktami, przecież nie wyjdą po prostu przed szereg i powiedzą, że chcą po prostu zrezygnować, tak, z gry w klubie, e, no bo też jak chce opuścić klub, to musi pójść do innego, kluby muszą się porozumieć, i nowy klub musi kupić tego piłkarza, aczkolwiek, no, nikt nie jest przyspawany do klubu wie, na wiecznie, tak, no też pokazał Robert Lewandowski, nikt nie, nie potrafił sobie mm, uzmysłowić, tak, że Robert Lewandowski może założyć inną koszulkę niż koszulkę Bayernu, Monachium i reprezentacji Polski, a potrafi też założyć inną, no, nosi koszulkę Barcelony, tak, sam jestem ciekawy, czy Wojtek Szczęsny odejdzie z Juventusu, czy też nie, bo dobrze się tam czuł, nic na to nie wskazywało, tak, no, ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast rzeczywiście, tak, Juventus praktycznie minus 15 punktów pech Arka Milika, który dopiero co przyszedł do tego klubu i dostają taki cios praktycznie w plecy. No, muszę powiedzieć, że to są takie rzeczy, które rzeczywiście skrzydła ci po prostu to podcina, tak. No, bo grasz, walczysz. Znaczy, ja, ja nie mówię tak, że im nie powinni zabrać punktów, no bo jeżeli tam były tak po prostu malwersacje finansowe, ja też nie jestem śledczym, no, ale jeżeli taka decyzja została podjęta, po prostu po prostu była tam komisja, było po prostu co sprawdzane i tak dalej, no to rzeczywiście e, dobra została podjęta decyzja, tak, no bo e, co z tego, że to jest wielki Juventus, tak, nie ma, e, znaczy inne kluby nie tak, po prostu e, takiej kary by nie dostały, a Juventus dostanie, albo inne kluby dostałyby taką karę, a Juventus by nie dostał, nie ma świętych krów, tak, e, jeśli chodzi o piłkę nożną, e, jak po prostu przez przeskroba Juventus, to musi ponieść za to konsekwencje, tylko mówię, że strata piłkarzy, no bo wątpię, żeby piłkarze w tym spisku i tak, no to już tam władze klubu też tam po prostu tam potem potracili posady, tak, ci y, 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 tam dyrektor sportowy i tak dalej, Nedved się podał do dymisji to... Natomiast rzeczywiście sytuacja praktycznie patowa, chociaż niektórzy mówią w ten sposób, no to teraz Juventus, piłkarze Juventusu grają na chilloucie, tak, no bo zawsze było obciśnienie, presja, żeby byli numer jeden, jeśli chodzi o ligę, to teraz mogą na, na chilloucie, bo wiedzą, że mają minus 15 punktów, więc e, tak, byleby nie byli w strefie spadkowej, tak, a czy będą po prostu na miejscu, na miejscu 8, 10, 12, to już jest inna sprawa. No więc rzeczywiście nieciekawa, jeśli chodzi o sytuację, jeśli chodzi o Juventus, mega afera, tak, minus 15 punktów dostali w plecy, to rzeczywiście jest po prostu tragedia. No i nas to też na pewno boli, no bo mamy tam dwóch zawodników z Polski, a więc Arka Milika i Wojtka Szczęsnego, e, oni faktycznie dostali tutaj po prostu też tą karę, e, no ale zobaczymy, no tutaj raczej nie będzie odwołań, tak, ta decyzja już jest ostateczna, zresztą to można było się tego spodziewać, bo już tam po prostu parę dni temu, nie no parę dni temu to chyba nie, to było już w grudniu, a bo w listopadzie to było? jakby Nie, bo w listopadzie to było, jak były te Mistrzostwa Świata w Katarze. To już tam po prostu było, że dyrektor sportowy taki e, stacili tam praktycznie posady. To wiadomo było, że to jest praktycznie kwestia czasu, tak. To jest tąpnięcie potężne. No a teraz można powiedzieć, że mm, to wszystko się zjeściło. Minus 15, czyli tak, 2023 rok rozpoczynają po prostu minus 15 punktów w plecy. No fajnie. Nie? E, no chyba Juventus nie spadnie, tak. Natomiast tutaj rzeczywiście będą musieli odrabiać te straty. No i Alegri będzie miał też po prostu ciężki orzech do zgryzienia. Chociaż niektórzy złośliwi mówią w ten sposób, tak? Być może to będzie dodatkowym bodźcem motywacyjnym, że Juventus wykręci świetny wynik albo na przykład będą sobie świetnie radzić, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, tak, w tym roku, bo być może ta sytuacja po prostu ich dodatkowo zmotywuje. No zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki, za ja napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście według was Wojtek Szczęsna napuścił Juventus. No tam się pojawiły też nazwiska chyba dwóch, czy trzech zawodników, którzy chcieliby odejść z Juventusu. Nie wiem, nie wiem, czy to jest rzeczywiście możliwe. Czyż Wojtek Szczęs nie tak dawno, bodajże, tam po prostu przedłużał kontrakt tutaj z Juventusem? On się dobrze czuje w Juventusie. Nie wiem, czy po prostu będzie on opuszczał tutaj e, Juventus, no ale no tak powiedział, nie dzisiaj nie jest przyspawany do, do po prostu stołka. E, tak? Ciekawy jestem też, co na przykład będzie z Allegrim, czy Allegri po prostu dalej będzie prowadził tą drużynę, czy na przykład po tym sezonie przestanie być trenerem tutaj Juventusu. Sam jestem ciekawy. A już tam kwestie finansowe, tak i tak dalej, to już jest inna sprawa, że po prostu tam tak to, to już tam media się rozpisywały dokładnie. Jakieś tam wałki były finansowe w czasie COVID-u. Pamiętam, bo wtedy była taka sytuacja, że piłkarze szli na ugody z klubami, żeby będą zarabiać praktycznie mniej. Nie wiem, czy oni tam to źle po prostu księgowali, czy w jakiś inny sposób na jakieś tam wałki im wykryli. W każdym razie, no pamiętajmy, to też były te czasy, kiedy jeszcze Cristiano Ronaldo przychodził. Cristiano Ronaldo, który miał po prostu spore zarobki, który miał jednocześnie mieć pensję w tym Juventusie wysoką, a jako piłkarz, ale też jednocześnie był ambasadorem marki tam tego Jeepa, tak? I Fiata, a przede wszystkim chyba Jeepa miał reklamować na ręki tam zagraniczne, co miałoby też wpływać na jego właśnie kontrakt, na jego zarobki. tak samo jak teraz występuje w Arabii Saudyjskiej, ma zarabiać 200 milionów euro i nie tylko jest z piłkarzem, bo wiadomo, przecież ten klub to nie jest jakiś po prostu potęga, tylko potęga finansowa i oprócz tego szejkowie mu powiedzieli, że będzie po prostu pełnił funkcję takie jego ambasadora, jakby Arabii Saudyjskiej na, na świecie, i to po prostu wchodzi też w skład tej pensji. Tak? No właśnie, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.